starczyło nam sił po takim ciężkim meczu, który rozegraliśmy parę dni temu z Sosnowcem na pierwszą kwartę tylko. Byliśmy agresywni, byliśmy zdecydowani, graliśmy szybkim hakiem. Później żeśmy już umarli, to było widać i niestety znowuż pojawiły się bardzo proste straty, napędziły one zespół przeciwny, po prostych stratach zdobyły one łatwe punkty, a później się już to posypało i tak naprawdę to już trzeba było ten mecz tylko dograć do końca, bo za dwa dni znowu gramy, także jest to sytuacja taka, a nie inna. No i zespół Grecji, jakby, no to widać było, że to jest zespół, który jest bardzo dobry, bardzo zgrany, dużo indywidualności, no i przewyższał nas przede wszystkim tym, że w lidze greckiej podstawowe zawodniczki odpoczywały, bo wygrały prawie 50 punktów, a my musieliśmy się męczyć do ostatnich sekund w ostatnim meczu i te wszystkie mecze, które gramy, wymagają naprawdę dużej koncentracji i przede wszystkim dużego nakładu sił. You know, Gorzów is very good team, they are doing very good job. We had a loss in the previous game against Riga, so we had to react it somehow. We needed the win, so it was a very good day for us. My girls sticked with our plan, our tactic, and finally we end up with a win. But still I have to congratulate Gorzów and your team. You're doing excellent job. You are based on your own girls from this city. And this is excellent. I congratulate the team, the club. No, ja liczę, to bardzo źle zagraliśmy w obronie. Było dużo strat i szybkich atak tej drużyny. Z czego te straty wynikały? Zmęczenie? Jak ty to tłumaczysz? Ja nie wiem. Może zmęczenie. Nie wiem, co to jest. Jesteś przybita dość mocno po tym meczu. No tak, to przegrali dużo i niedobry mecz był, to w niedzielę gracie z Artego, z zespołem, który nie przegrał jeszcze w polskiej lidze. Będzie chyba równie ciężko. No, będziemy walczyć, jeszcze mamy czas. Jutro mamy Widu, mamy wolny czas, to myślę, co wszystko będzie dobre. Znaczy, no, pierwsza połowa bardzo dobrze. Tragicznie weszliśmy w drugą połowę, trzecia kwarta odskoczyły nam, no i później prowadziły. Później jedna, dwie trójki tak naprawdę odebrały nam chęć do grania, brzydko mówiąc. Łatwo będzie się podnieść przed meczem ligowym? No tak, tu nie ma co się załamywać. Te puchary, no wiadomo, że Olympiakos jest bardzo silnym zespołem. To jest dla nas cały czas nauka, wyciąganie wniosków. Już są jakieś efekty, bo na pewno ta pierwsza połowa, przynajmniej tak mi się wydaje, wyglądała dużo lepiej niż dotychczas. I to jest gdzieś tam budujące na przyszłość, ale no teraz nie ma co się załamywać, trzeba głowy podnosić i myśleć już o następnym też trudnym meczu, zwłaszcza, że to jest mecz wyjazdowy i jedziemy do Bydgoszczy. Paulina, było mnóstwo strat. Z czego one wynikały? Z agresywnej obrony rywalek? Jak ty sobie to tłumaczysz? Znaczy, my cały czas próbujemy do tego dojść, dlaczego aż tyle strat, bo to jest element, który powtarza się tak naprawdę co mecz i co mecz mamy po ponad 20 strat i to jest nasz duży problem.